Witajcie, chciałam powiedzieć wam o tym, jak przeszłam ze śmierci do życia za sprawą tego, który jest zmartwychwstaniem i życiem, za sprawą Jezusa Chrystusa. Jezusa, który nie wisi już na krzyżu, Jezusa, który nie jest rzeźbioną figurą, ale jest prawdziwym Bogiem. Prawdziwym Bogiem, którego ja zaprosiłam do swojego życia i On przyszedł. Bo Jezus przychodzi na zaproszenie. On przychodzi na zaproszenie, On nie wedrze się do twojego życia. On jest tutaj zwiastowany przez nas, którzy Go poznaliśmy prawdziwie. Jesteśmy dzisiaj tutaj po to, żeby zaprosić was do Królestwa Bożego. Tak, kolego, ja ciebie zapraszam do Królestwa Bożego dzisiaj. Dzisiaj przybliżyło się do was Królestwo Boże. Dzisiaj to zaproszenie jest wystosowane do was. Dzisiaj możecie się pojednać z Bogiem. Dzisiaj możecie przestać żyć w tym umarłym świecie. Dzisiaj możecie przejść ze śmierci do życia. Dzisiaj możecie się narodzić na nowo z Ducha Świętego. Dzisiaj może się wszystko zmienić w waszym życiu o 180 stopni, tak jak zmieniło się w moim. Ja nie wiedziałam, że nie żyję. Nie wiedziałam, że nie żyję. Jest taka piosenka. Ja nie widzę, że nie żyję. I ja właśnie tak funkcjonowałam w tym świecie. Szukałam tak naprawdę jakichś wzlotów, jakichś hajów. Szukałam hajów. Szukałam tego, żeby jakieś emocje wzbudzone zostały w moim życiu. Tylko wtedy czułam, że żyję. Tylko wtedy czułam się, że żyję, gdy byłam zakochana. Tylko wtedy, kiedy byłam na imprezie. Tylko wtedy, kiedy byłam pobudzona jakimś... jakąś używką. Tylko wtedy moje życie miało sens. Ale tak naprawdę było mdłe. Gdy wracałam do domu, gdy zostawałam ze sobą samą, ja widziałam, że mam jakąś pustkę. Ja widziałam, że nic nie jest tak, jak trzeba. Ja widziałam, że to nie jest prawdziwe. Że nie ma prawdziwego życia we mnie. I wiecie co? W momencie, kiedy to zobaczyłam tak bardzo dobitnie, był człowiek, który mi powiedział o tym, jaka jest moja kondycja, że jestem grzeszna i że idę do piekła. I ja się wtedy oburzyłam. Moje ego powiedziało nie, absolutnie, to nie ja. I odwróciłam się od tej informacji na długie lata, ale w pewnym momencie Duch Święty znowu dotknął mojego życia. I miałam sen, w którym widziałam, że ci, którzy się przyznają do Jezusa, są martwytowani i skazywani na śmierć. I ja się przeraziłam. Już wtedy szukałam Boga. I pomyślałam sobie, że tak naprawdę to nie będę przyznawała się do Niego publicznie. Ale ja Go znam. I obudziłam się ze strachem. Bo zobaczyłam, że zdradziłam Najwyższego, że zdradziłam tego Świętego, który przyszedł tutaj na ziemię, żeby dać swoje życie. On był tutaj w 100% człowiekiem. Był w 100% człowiekiem i w 100% Bogiem. I gdy oddawał swoje życie za ciebie i za mnie, to go bolało. On był 6 godzin w agonii i tam, będąc w tej agonii, On myślał o tobie. On wznosił do swojego Ojca modlitwy, abyś ty przyjął tą ofiarę. On powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ty dzisiaj nie wiesz, co robisz. Nie wiesz, co czynisz. Ale ja chcę ci powiedzieć, bez Boga idziesz do piekła. Nie dlatego, że Bóg jest taki zły. Dlatego, że Bóg jest święty, a ty nie. I straszna to rzecz. Wpaść w ręce Boga żywego, kiedy jesteś nieżywy. Ale możesz przez Jezusa Chrystusa pojednać się z tym Bogiem i możesz być żywy. Możesz ożyć. Możesz ożyć wewnątrz. Twój duch jest dzisiaj martwy. Twój duch jest dzisiaj martwy. Jesteś duchem, duszą i ciałem. Składasz się z trzech rzeczy. I duch jest martwy, jeśli nie jest pojednany z żywym Bogiem. Bo Bóg jest duchem. Jego można spotkać w duchu. Jeżeli nie narodzisz się z Ducha Świętego, przez Jezusa Chrystusa, przez przyjęcie ofiary Jezusa Chrystusa, nie możesz wejść do nieba. Nie możesz wejść do nieba. I to się stanie, niestety, za twoją własną decyzją. Ty sam decydujesz. Bóg dał ci wolną wolę.
On nic, do niczego Cię nie przymusi. On do niczego Cię nie przymusi, ponieważ On dał Ci wolną wolę po to, żebyś mógł kochać. Kochanie z przymusu jest nieko... Uważam, że jest miłosierny. Uważam, że jest miłosierny. Jego miłosierdzie to jest Jezus Chrystus. To jest Jego jedyne i ostatnie zdanie dla człowieka. Jedyne i ostatnie zdanie dla ludzkości. To jest Jezus Chrystus. Miłość jest praktyczna. Jezus Chrystus jest wyrazem miłości do człowieka. I jeżeli nie pojednasz się przez Jezusa Chrystusa z Bogiem, nie ma innej drogi. Jezus, który tutaj był na ziemi, pokazał nam Ojca i pokazał nam drogę do Ojca. To jest On sam. Powiedział, kto mnie zna, ten zna Ojca. Kto ma mnie, ten ma Ojca. Jeśli Go nie masz, jeśli Go nie przyjmiesz, jeśli nie przyjmiesz tego, co zrobił na krzyżu dla Ciebie. On tam umarł za Ciebie. On tam umarł, żeby pogrzebać Twoje ego, Twoją grzeszną naturę. On tam po to umarł, żebyś Ty nie musiał umierać. On umarł i zmartwychwstał. I może Cię dzisiaj pociągnąć do życia. Jeszcze dziś możesz narodzić się na nowo. To nie jest nic trudnego. To wymaga Twojej decyzji. Nie emocji. Nie uniesienia emocjonalnego. To wymaga Twojej decyzji i Twojej wiary. Twojej wiary. Ja przez wiarę wzięłam swoje zbawienie. Ja przez wiarę przyjęłam to, że nie muszę na nic zapracować. Nie muszę, a nawet nie mogę. Jak sobie wyobrażasz, jeżeli robisz jajecznicę i chociaż jedno jajko jest z bukiem, to nie wiadomo, ile jajek dobrych wbijesz. Ta jajecznica jest niesprawna. Jeżeli popatrzysz na swoje życie i zobaczysz, że chociaż raz zgrzeszyłeś, to jest ten zbóg. Nie zakryjesz tego żadnym dobrym uczynkiem. Nawet jakbyś zrobił ich milion, zawsze ten jeden zepsuje Twoje życie. Dlatego Jezus umarł. Dlatego zbawienie mamy z łaski, przez wiarę. Ono jest do przyjęcia przez wiarę, z łaski. Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga do Ciebie. Ktoś mnie zapytał, czy uważam, że Bóg jest miłosierny. Jest miłosierny. Byłby niemiłosierny, gdyby kazał Ci teraz zapracowywać na zbawienie. Ale On już wszystko zrobił. W Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie wszystko się wykonało. On tam stał się grzechem, abyś Ty mógł być dzisiaj Jego sprawiedliwością. Stał się przeklęty, abyś Ty mógł być błogosławiony, czyli szczęśliwy. To jest Boża wola do Twojego życia. W ogóle jest taka modlitwa Pańska. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Czy wiesz, jaka jest wola Boża dla Twojego życia? Czy wiesz, On tak Ciebie umiłował w ten sposób, że dał swojego Syna, abyś Ty nie zginął, ale miał życie wieczne? To jest Boża wola do Twojego życia. Bóg chce, żebyś miał życie wieczne. Dzisiaj, gdy masz martwego ducha, nie masz życia. Ale On przez Jezusa Chrystusa umożliwił Ci narodzenie się z Jego ducha. Jeśli przyjmiesz Go dzisiaj, po prostu przez prostą wiarę. Boże, jeżeli jesteś, Jezu, jeżeli jesteś, wejdź do mojego życia. Ja nie chcę już więcej żyć o własnych siłach. Ja chcę wziąć to, co Ty masz dla mnie. Wystarczy to. Wystarczy tak zawołać. Wystarczy odwrócić się od tego, co było. Wystarczy odwrócić się od kręcenia się wokół własnej osi. I przyjąć azymut na Niego. Przyjąć Jego za punkt odniesienia. I On wejdzie do Twojego życia. Narodzisz się na nowo z Jego ducha. I staniesz się nowym stworzeniem. Żywym w duchu.
Możesz mieć życie. Życie jest dostrzegalne. Wiecie, jak ja żyłam bez Boga. Mi się wydawało, że ja żyję. Ale w porównaniu z tym, co mam teraz, to było tak, jakbym oglądała czarno-białą telewizję. Dzisiaj głosimy wam tutaj dobrą nowinę. Dobra wiadomość brzmi: nie musisz zapracować na swoje zbawienie. Nie musisz na to zapracować. To jest z łaski, przez prostą wiarę. Dzisiaj możesz pojednać się z Bogiem. Wybierz życie.